W ciągu nieco ponad 100 lat na terenach obejmujących obecne ziemie polskie doszło do 25 udokumentowanych wypadków kolejowych, w których życie straciło co najmniej 10 osób. O części z nich większość z nas nawet nie słyszała. Pozostały jedynie pojedyncze zdjęcia bądź szczątkowe informacje, natomiast o tych nie tak dawnych, jak na przykład katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, gdzie w roku 2012 zginęło 16 osób, słyszeliśmy z telewizji. Nie będę tutaj opowiadać o każdym z nich, króciutko opiszę jedynie 10 z największą liczbą ofiar. Jako ciekawostkę podam, że w roku 2021 w wypadkach kolejowych zginęło 188 osób, a 47 zostało rannych. 137 z tych osób zginęło w wypadkach przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych, a 43 osoby zginęły na przejazdach kolejowo-drogowych. Katastrofa kolejowa pod Malborkiem wydarzyła się ponad 100 lat temu, dokładnie 22 listopada 1920 roku przed godziną siódmą. Po jednotorowej linii poruszał się pociąg osobowy wiozący głównie pracowników i uczniów z Kwidzyna i ościennych miejscowości do Malborka. Jak co dzień pociąg był przepełniony. Z drugiej strony na ten sam tor z niewiadomej przyczyny wjechał pociąg towarowy. Jeden z pracowników kolei, widząc, mający przejechać koło niego pociąg towarowy, ze świadomością tego, że za chwilę nadjedzie pociąg osobowy, zaczął dawać znaki maszyniście pociągu towarowego, aby zatrzymał pociąg. Udało się. Problem w tym, że z naprzeciwka z załuku z dużą prędkością wyłonił się pociąg osobowy z czterema wagonami. Tego pociągu nie udało się już zatrzymać. Zginęło 20 osób, a 36 zostało rannych. Do katastrofy kolejowej na stacji łódź doszło 28 września 1946 roku. Dyżurny ruchu zatrzymał na stacji niezgodnie z przepisami pociąg osobowy, na który najechał rozpędzony pociąg pospieszny z Wrocławia. Według oficjalnych danych zginęło 21 osób, a 42 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała. Według Dziennika Polskiego zginęły 23 osoby, a 150 osób zostało rannych. Katastrofa kolejowa w Osiecku wydarzyła się 4 czerwca 1981 roku na trasie kolejowej Skierniewice-Pilawa. Na odcinku tym ze względu na awarię jednego z rozjazdów odbywał się ruch jednotorowy. Po to, że tym poruszał się już prawidłowo jadący pociąg towarowy składający się z dwóch lokomotyw ET41 i 41 wagonów rudy. Chwilę później z pominięciem sygnału stój na ten sam tor wjechał pociąg osobowy składający się z zespołu trakcyjnego EN57. W chwili zderzenia pociąg osobowy miał prędkość 44 km na godzinę, natomiast towarowy 53 km na W katastrofie zginęło 25 osób i 8 osób zostało rannych. Katastrofa kolejowa w Juliance koło Częstochowy wydarzyła się 3 listopada 1976 roku. Zderzyły się wówczas dwa pociągi pospieszne Kraków-Hel oraz Lublin-Wrocław-Główny. Pociąg z Lublina do Wrocławia miał wyprzedzić na stacji Julianka pociąg jadący do Helu, który został odstawiony na dodatkowy tor. Pociąg jadący do Wrocławia nie dotarł do następnej stacji, gdyż nie zdołał podjechać pod górkę i z coraz większą prędkością zaczął staczać się z powrotem w kierunku stacji w Juliance, gdzie cały czas w oczekiwaniu na zwolnienie się toru czekał pociąg do Helu. Cofający się pociąg uderzył w czekającą lokomotywę EU-07 z prędkością 48 km na godzinę. Najbardziej ucierpiał ostatni wagon pociągu jadącego do Wrocławia. W katastrofie zginęło 26 osób, a 79 zostało rannych. W wyniku śledztwa ustalono, że maszynista cofającego się pociągu spał. Pomocnik prowadzący pociąg był pijany i również zasnął na chwilę po tym, jak pociąg zaczął się cofać, a kierownik pociągu z powodu gęstej mgły i ciemności nie zauważył tego, że pociąg zmienił kierunek jazdy. Katastrofa kolejowa pod Starogardem Gdańskim wydarzyła się 30 kwietnia 1925 roku i należy do najtragiczniejszych tego typu wypadków w dwudziestoleciu międzywojennym oraz do największych katastrof kolejowych w Polsce. Z powodu rozkręcenia szyn pociąg międzynarodowy relacji Insterburg-Berlin składający się z dziewięciu wagonów spadł dziewięciometrowego nasypu. W rezultacie zamachu na miejscu zginęło 29 osób, w większości obywateli niemieckich oraz 60 osób zostało rannych. Sprawców katastrofy nie wykryto. Katastrofa kolejowa pod Piotrkowem Trybunalskim w roku 1962. W katastrofie zginęły 34 osoby, 67 zostało rannych. W zderzeniu brały dwa międzynarodowe pociągi pospieszne. Około godziny 21 po opuszczeniu stacji Piotrków Trybunalski trzy ostatnie wagony pociągu pośpiesznego relacji Sofia-Warszawa odczepiły się od składu i wypadły z torów, zatrzymując się na równoległym torze. W tym samym czasie po torze przeciwnym poruszał się pociąg pośpieszny Warszawa-Wiedeń. Kolejarze wykolejonego pociągu usiłowali zatrzymać nadjeżdżający z sprzeciwka skład, ale gęsta mgła spowodowała, że próba ta okazała się nieskuteczna, a rozpędzony pociąg zdążył jedynie zwolnić z prędkości 105 do 90 km na godzinę. Siła zderzenia była tak duża, że wielotonowe wagony spiętrzyły się na wysokość kilku pięter, a metalowe fragmenty zostały porozrzucane w promieniu 100 metrów. Zderzenie pociągów w Drzewcach w roku 1941 Według różnych źródeł zginęło od 41 do 281 osób. Do wypadku doszło pomiędzy Frankfurtem nad Odrą a dworcem w Zbąszynku w miejscowości Drzewce. Podczas śnieżycy maszynista zatłoczonego pociągu osobowego najechał na stojący na stacji pociąg towarowy, zabierający między innymi wagony cysterny z benzyną. W wyniku zderzenia wybuchł pożar, który momentalnie rozprzestrzenił się na lokomotywę pociągu osobowego. Wagon pocztowy, sypialny i kilka wagonów pasażerskich. Większość pasażerów, głównie żołnierzy Wehrmachtu, wracających ze świątecznego urlopu, zginęło w płomieniach. W katastrofie kolejowej w Barwałdzie Średnim koło Katowic w 24 listopada 1944 roku zginęło od 60 do 134 osób. Podobnie jak w innych równie tragicznych wypadkach, doszło do zderzenia dwóch pociągów. Ze względu na to, że partyzanci uszkodzili tor na linii Kalwaria Zebrzydowska, z kabina pociąg osobowy z Zakopanego do Krakowa został skierowany drogą okrężną przez Wadowice. Po tym samym torze z drugiej strony jechał niemiecki pociąg towarowy wiozący zaopatrzenie dla niemieckiego wojska. Do wypadku doszło z powodu błędu dyżurnego ruchu z Kalwarii Zebrzydowskiej, który nie wpisał meldunku o jadącym od strony Wadowic pociągu wojskowym i opuścił dyżurkę. Zawiadowca ze stacji Kalwaria Zebrzydowska zastępujący owego dyżurnego ruchu, nie widząc meldunku o nadjeżdżającym pociągu wojskowym, odprawił pociąg pasażerski na zajęty już tor. Dyżurny ruchu po powrocie zorientowawszy się w sytuacji wysłał za pociągiem osobowym parowóz, który gwizdkiem miał ostrzec przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, ale było już za późno. Za doprowadzenie do katastrofy dyżurny ruchu z Kalwarii Zebrzydowskiej został rozstrzelany na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wypadek przy kopalni w Ludwikowicach Kłodzkich Kołonowej Rudy również miał miejsce w czasie trwania II wojny światowej i wydarzył się pod koniec stycznia 1945 roku. Zginęło od około 65 do 75 osób. Wszyscy to pasażerowie pociągu ratunkowego z Kłodzka Głównego do Wałbrzycha. W wyniku usterki w tunelu przed stacją Świerki Dolne doszło do odczepienia się od składu dwóch ostatnich wagonów wypełnionych rannymi i amunicją. Z uwagi na to, że jest to linia górska, wagony zaczęły staczać się z góry nabierając coraz większej prędkości, a na stacji w Ludwikowicach Kłockich znajdował się wówczas jeszcze pociąg pasażerski, który przepuszczał pociąg ratunkowy. Obsługa stacji, widząc zbliżające się wagony, aby zapobiec jeszcze większej tragedii, skierowała je na kopalnianą bocznicę długości 250 metrów. Rozpędzone wagony rozbiły się o kozioł oporowy, a następnie wykoleiły. Eksplodowała znajdująca się w nich amunicja, katastrofy nie przeżył nikt ze znajdujących się w wagonach. Osobom, które przybyły ratować poszkodowanych w wypadku, pozostało jedynie wydobycie częściowo spalonych już ciał. Pierwsza katastrofa kolejowa pod Otłoczynem to oficjalnie największy wypadek kolejowy w Polsce. Wydarzył się 19 sierpnia 1980 roku pomiędzy miejscowościami Otłoczyn i Brzoza Toruńska. Zginęły w nim 64 osoby, a 67 osób zostało rannych. W wypadku doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowego relacji toruń główny Łódź Kaliska oraz towarowego jadącego z otłoczyna do wrocek. Jak ustaliła komisja badająca ten wypadek, na tor, po którym jechał pociąg osobowy bez zezwolenia w miejscowości otłoczyn, wyjechał pociąg towarowy. Dyżurny ruchu ze stacji Otłoczyn, widząc na urządzeniach sterowania ruchem mijający sygnał stój pociąg towarowy, próbował jeszcze skontaktować się z dyżurnym ruchu ze stacji Brzoza-Toruńska, jednakże na zatrzymanie pociągu osobowego z powodu braku środków było już za późno. Pociągi zderzyły się kilka minut później: osobowy jadąc z prędkością 85 km na godzinę, a towarowy z prędkością 33 km na godzinę. Pierwszy wagon pociągu osobowego został całkowicie rozbity, dwa kolejne poważnie uszkodzone i poprzewracane. W wyniku przeprowadzonego śledztwa stwierdzono sfałszowanie dokumentacji czasu pracy przez maszynistę pociągu towarowego, który w momencie wypadku prowadził pociąg nieprzerwanie od ponad 25 godzin. Wykluczono, aby maszynista oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo pozostawali pod wpływem alkoholu.